Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej oraz Radnych Wspólnego Grudziądza złożyć oświadczenie w sprawie budżetu na rok 2014. Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej poświęcona jest rozpatrzeniu przedłożonych przez Prezydenta projektów uchwały budżetowej na rok 2014 oraz uchwały wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2027. Uchwały te stanowić będą podstawę gospodarki finansowej Grudziądza w roku 2014 oraz upoważnienie do ponoszenia wydatków inwestycyjnych także w latach przyszłych. Rok 2014 będzie rokiem wyjątkowym nie tylko dla samorządu grudziąckiego. W przyszłym roku ostatecznemu rozliczeniu podlegać będą projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej z perspektywy 2007-2013. Przyszły rok jest także formalnym początkiem nowej perspektywy programowania unijnego na lata 2014-2020, w której do Polski trafi rekordowa kwota dotacji. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że jest to ostatnia taka szansa nadrobienia cywilizacyjnych zaległości w zakresie inwestycji. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w planie finansowym inwestycji przedłożonym w projektach uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej. Wysoka Rado, zwiększone wydatki inwestycyjne wiążą się oczywiście z zadłużaniem miasta, gdyż środki na wkłady własne do projektów inwestycyjnych współfinansowanych środkami Unii Europejskiej pochodzą z jego budżetu. Rok 2014 to również zmiany w zakresie norm zadłużeniowych jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych. Każda jednostka samorządu terytorialnego będzie miała obliczany swój indywidualny wskaźnik. Spełnienie nowych reguł z ustawy o finansach publicznych zapewnia równowagę budżetu operacyjnego, to znaczy uniemożliwia zadłużanie się na wydatki bieżące oraz umożliwia dokonywanie wydatków inwestycyjnych w takiej wysokości, aby zadłużenie nimi wywołane mogło być obsłużone w całym okresie jego spłaty. Nowe zasady zadłużania uczynią również budżet bardziej czytelnym dla wszystkich mieszkańców. Oceniamy, że poziom zadłużenia i poziom potencjalnych dochodów budżetu miasta Grudziądza ze źródeł własnych oraz transferu z budżetu centralnego, to jest subwencji dotacji, został prawidłowo oszacowany zgodnie z przyjętymi wskaźnikami dla budżetu centralnego. Mając na uwadze, że widoczne są już pierwsze oznaki przemijającego okresu spowolnienia gospodarczego, jesteśmy przekonani, że przyjęte założenia dochodów budżetowych są osiągalne i realne. Ważną pozycją, na którą należy zwrócić uwagę, stanowi plan dochodów ze środków Unii Europejskiej, będących faktycznie refundacją poniesionych wydatków, głównie inwestycyjnych. Jako radni miasta Grudziądza będziemy bacznie przyglądać się realizacji założonych harmonogramów, terminowemu wnioskowaniu o refundację wydatków oraz podejmowanym działaniom, które mają na celu unikanie ewentualnych korekt dofinansowania. Szanowni Państwo, zdaniem Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej i Radnych Wspólnego Grudziądza projekt uchwały budżetowej i projekt UPF zostały przygotowane z właściwą starannością. Wspomniany już fakt, że nadchodzący rok jest rokiem przejściowym dwóch perspektyw unijnego programowania, znalazł swoje odzwierciedlenie w planie finansowym inwestycji Grudziądza w roku 2014. Planowane jest zakończenie i rozliczenie wszystkich dużych inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, przede wszystkim drugiego etapu trasy średnicowej, budowa dodatkowych pasów w ciągu ulicy Warszawskiej, budowa trasy Wiślanej Trasy Rowerowej, rewitalizacja Góry Zamkowej i Nabrzeży Nadwiślańskich, renowacja Parku Miejskiego, renowacja elewacji dachu muzeum, modernizacja ośrodka wypoczynkowego w Rudniku, modernizacja bazy kształcenia w Zespole Szkół Rolniczych oraz modernizacja sieci tramwajowych. Z zadowoleniem odbieramy szereg działań mających na celu przygotowanie miasta na przyszłą perspektywę środków unijnych, mianowicie opracowanie dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Rudnickiego oraz wykonanie koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej. Budżet uwzględnia również inwestycje realizowane przez miasto środkami własnymi. Mamy tu na myśli m.in. spłatę kolejnej raty pierwszego wyposażenia szpitala specjalistycznego, budowę ulicy Konstytucji 3 Maja, przebudowę ulicy Sobieskiego i inne. Projekt budżetu zawiera także szereg mniejszych kwotowo, ale nie mniej ważnych inwestycji. Warto tu wspomnieć m.in. o modernizacji placów zabaw w obrębie Starego Miasta czy modernizacji placu parkingowego przy targowisku w Niszku. Szanowni Państwo, jednak bieżąca działalność miasta to nie tylko zadania inwestycyjne.
Miasto kierowane przez prezydenta musi wypełniać szereg zadań i utrzymywać istniejącą infrastrukturę oraz należycie spełniać komunalnych, a kończąc na tak ważnych sferach aktywności miasta jak oświata, edukacja, sprawy społeczne, kultura, sport i turystyka, na których funkcjonowanie zapewniono środków w budżecie na rok 2014. Jesteśmy świadomi, że nieunikniona jest stała debata na temat tego, która z powyższych sfer jest ważniejsza, na którą z nich należy przeznaczać więcej środków. Jednak analizując zapisy projektu uchwały budżetowej na rok 2014, należy stwierdzić, że przeznaczone na funkcjonowanie środki finansowe pozwalają zapewnić ich prawidłowe działania. Trzeba przyznać, że to jest trudny budżet, niespełniający wszystkich naszych oczekiwań. To nie jest budżet naszych marzeń. Jednak ciężar realizacji dużych projektów inwestycyjnych oraz skutki odczuwanego do dzisiaj spowolnienia gospodarczego kraju przekładają się na ograniczenia finansowe. Szanowni Państwo, chcielibyśmy również zwrócić uwagę na pewną inicjatywę, dla której udało się znaleźć szerokie poparcie radnych. Chodzi mianowicie o budżet obywatelski. Koncepcję mającą dać obywatelom naszego miasta daleko idący wpływ na przeznaczenie części środków budżetowych na wybrane przez nich działania. Pomimo, że budżet obywatelski nie znalazł się w projekcie budżetu na rok 2014 w sformalizowany sposób, to szeroka akceptacja koncepcji i deklaracja prezydenta o przeznaczeniu konkretnej puli środków, to jest do kwoty 2 milionów złotych, na jego realizację w roku 2014 pozwoli zrealizować część wydatków miasta w sposób partycypacyjny, czyli z udziałem mieszkańców. Biorąc pod uwagę przedstawiony przez pana prezydenta projekt uchwały budżetowej oraz uzyskane w toku prac nad nim wyjaśnienia, należy stwierdzić, że przy jego starannej realizacji gwarantuje on stabilny rozwój miasta na rzecz jego mieszkańców. Klub Radnych Platformy Obywatelskiej przy poparciu radnych wspólnego Grudziądza zagłosuje na przyjęcie uchwały budżetowej.